Rozpoczniemy uroczystość, która otwiera obchód pamięci 75. rocznicy przyprowadzenia polskich jeńców wojennych do zlokalizowanego w Chosznie oflagu Answalde 2B. 75 lat temu, 6 listopada 1939 roku, tą drogą od strony Zamęcina szli polscy jeńcy prowadzeni w asyście mieszkańców dawnego Choszczna Answalde. Reakcje, jak podają historycy, były różne. Od tych negatywnych do pozytywnych. Polscy żołnierze zaprezentowali się, powiedziałbym jednym słowem, godnie. Dlatego w tę rocznicę pragniemy jako społeczność naszego miasta, gminy uczestniczyć w tym pamiętnym przejściu. W większości tą samą trasą, aby uczcić ich pamięć i dla potomnych wskazać, aby takich miejsc nigdy i nigdzie nie było. Jest to ideał. Ale my Polacy doświadczeni takimi wydarzeniami jesteśmy świadomi tego, co się wydarzyło. Dlatego podaję porządek naszego przemarszu. Za chwilę zostanie złożony wojskowy meldunek dowódcy, po czym po pozdrowieniu pocztów sztandarowych kompanii honorowej przez dowódcę wyruszymy tą trasą historyczną. Prowadzić nasz pochód będzie poczet sztandarowy i kompania honorowa Wojska Polskiego, po której będą szły wszystkie poczty sztandarowe. Po pocztach sztandarowych młodzież z klasy mundurowej zespołu szkół, wszystkie delegacje, zaproszeni goście i mieszkańcy. Oczywiście zaraz będą po delegacjach będą szły dzieci, będzie szła młodzież. Taki porządek idziemy pod pomnik oflagu. Idziemy prawą stroną. Nie przekraczamy osi jezdni, dlatego że jest to społeczność duża. W razie jakiejś interwencji, karetki pogotowia czy jakiejś sytuacji musi być drożność przejazdu, dlatego idziemy tylko i wyłącznie prawą stroną. Pod pomnikiem swoje miejsca zajmuje kompania honorowa i poczty sztandarowe i zaproszeni gości, natomiast cały pochód zatrzymuje się na wysokości pomnika, zajmując prawą stronę jezdni, którą dojdziemy do pomnika. Po uroczystości przed pomnikiem, po salwie honorowej, apelu poległych, złożeniu wieńców i kwiatów przejdziemy tą drogą do jednostki wojskowej, na terenie której był obóz, a w nim znajdowało się miejsce tak zwanej kaplicy obozowej, w której żołnierze polscy, później francuscy, modlili się. Tam duszpasterstwo, które funkcjonowało, podtrzymywało ducha, o czym będzie mowa w jutrzejszej konferencji popularno-naukowej. Bardzo proszę o złożenie meldunku i rozpocznięcie naszego przemarszu. Panie pułkowniku, dowódca uroczystości, kapitan Lewandowski, melduje pododdziały gotowe do uroczystości uczczenia 75. rocznicy utworzenia oflagu 2B w Chosznie. Czołem, panie pułkowniku. Thank you.
pododdziały. Baczność! Pododdziały, spocz! Kompania honorowa, baczność! Zmorki w prawo! Pododdziały, baczność! Kierunek w prawo! Maszerować, pododdziały, spocz! Zabierze burmistrz Choszczna, pan Robert Adamczyk. Eminencjo księży biskupie, panie pułkowniku, szanowni goście, szanowni państwo. Szkoda, że dziś wśród nas nie ma już tych, którzy 75 lat temu pod lufami niemieckich karabinów maszerowali do flagu 2B. Bo tak naprawdę tylko oni mogliby powiedzieć, co wówczas czuli. Gdyby byli tu i teraz, pewnie doznaliby pewnego rodzaju satysfakcji z tego, że lata spędzone w tym obozie nie poszły na marne i na trwale wpisały się w patriotyczny klimat naszego miasta. Gdy 2 lata temu zorganizowaliśmy w Chosznie obchody 70. rocznicy zamiany polskich i francuskich jeńców w oflagach 2B Ranswalde i 2D Grosborn, tą samą drogę, którą szliśmy przed chwilą, maszerowało kilkadziesiąt córek, synów i wnuków polskich i francuskich oficerów, których uwięziono tu w latach 1939-45. To właśnie tu, przy tym pomniku, który kiedyś nazwaliśmy odwróconą kartą historii, na ich twarzach widziałem wzruszenie faktem, że jeszcze ktoś, kto pamięta o ich ojcach, że jest takie miejsce na ziemi, gdzie sami mogą przyjechać, pokłonić się i położyć biało-czerwone róże. Szanowni państwo, od kilku lat utrzymujemy stałą współpracę z członkami francuskiego Stowarzyszenia Pamięci o Flagów 2D-2B i tu trzeba zdecydowanie podkreślić, że to także jest ich zasługą, że Choszno kultywuje te tradycje i utrwala w pamięci obecnych pokoleń. Mówiąc o pamięci, musimy się pokłonić panom Andrzejowi Szutowiczowi i Sławomirowi Gizińskiemu, którzy niedawno wydali książkę na temat o flagu. Księdzu Andrzejowi Lemieszce, który był i jest nie tylko głównym kreatorem spotkań polsko-francuskich, ale także twórcą wielu trwałych oflagowych symboli. Dużą dozę sympatii kieruję też do Etienne'a Jachet, sekretarza generalnego tego stowarzyszenia, bo to właśnie on sprawił, że obecne pokolenie Francuzów wie, gdzie mieści się Choszczno. Szanowni państwo, dzisiejsza uroczystość inauguruje obchody 75. rocznicy utworzenia oflagu, który na stale połączył losy żołnierzy polskich i francuskich, wówczas myślących tylko o tym, by jak najszybciej wrócić do rodzinnych domów, do wolności. Za 5 dni obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepodległości. Niech te 2 daty, a także pozostałe wydarzenia, które w tych dniach będziemy celebrować, będą rodzajem ukłonu i szacunku
wobec wszystkich żołnierzy i cywilów, którzy kiedykolwiek i gdziekolwiek walczyli o naszą wolność, niepodległość i o pokój. Wzruszające wspomnienia jednego z członków stowarzyszenia, który opowiadał, że w momencie, kiedy jego ojciec wyruszał na wojnę, miał nie więcej jak najmłodsi uczestnicy dzisiejszego spotkania. Wzruszającą również była opowieść, jak opowiadał, jak ojciec z tego flagu wracał, jego mama już nie żyła. Jego mama, a żona żołnierza, który przebywał tutaj we flagu. Szczególnie widać było w opowieści tego dzisiaj już starszego człowieka, ponad 80-letniego, ogromne wzruszenie tym, że tutaj mógł być, tu, że mógł odwiedzić miejsce, w którym jego ojciec przebywał. I niewątpliwie najistotniejsze było to, że tamte wydarzenia, które dzisiejsze pokolenia młodych Polaków, mam nadzieję, że nigdy nie doświadczą, pozostawiło ogromne piętno na całym jego życiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za chwilę rozpocznie się apel pamięci. Odczyta go oficer Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12. Brygady Zmechanizowanej, porucznik Kamil Dziedczyk. Pod oddziały. Bosoś! Kombatanci, weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Choszcza i ziemi choszczańskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu, aby w 75. rocznicę utworzenia w Chocznie oflagu 2B Arswald upamiętnić wszystkich polskich żołnierzy, którzy w grudniu 1939 roku zostali jeńcami wojennymi tego obozu i przez lata cierpień zachowali wierność Polsce. Pochylmy głowy w zadumie i skupieniu, mając serca przepełnione pamięcią o bohaterach, którzy spełnili swój obowiązek wobec Rzeczypospolitej, składając na ołtarzu ojczyzny najwyższą ofiarę, własną krew i życie. Wzywam do nas rodaków wszystkich pokoleń, dla których Polska do ostatniej chwili pozostała dobrem najwyższym. Przywołuję bohaterów walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej, którzy z niezłomną wolą dążyli do odzyskania niepodległości i utrzymania suwerenności państwa polskiego. Stańcie do apelu! Bohater! Do was woła, córki i synowie narodu polskiego, żołnierze wrześniowo-październikowych bojów w 1939 roku, niezłomni bohaterowie podziemnego państwa polskiego oraz rodacy walczący na wszystkich frontach II wojny światowej, którzy stanęliście w obronie największych dla każdego Polaka wartości – Boga, honoru i ojczyzny. Stańcie do apelu! Bohater! Wzywam wszystkich zamordowanych w hitlerowskich więzieniach i obozach zagłady oraz ofiary pacyfikowanych wsi i ulicznych egzekucji. Przywołuję do nas zamęczonych w Arswald, Auschwitz-Birkenau, Buchenwaldzie, Dachau, Treblince, Sachsenhausen, Majdanku i innych hitlerowskich obozach śmierci. Stańcie do apelu! Do was wołam, oficerowie Wojska Polskiego, którzy zostali przeniesieni z oflagu 2B Arswald do poznańskiej katowni, gdzie zostali bestialsko zamordowani. Wzywam do nas kapitana Antoniego Cichonia i Antoniego Sturmy, nauczyciela z Wolsztyna, niezłomnego bojownika o wolność Wielkopolski. Stańcie do apelu! Ginęli śmierć obywateli! Wzywam duchownych niosących pociechę moralną w ostatniej chwili życia jeńcom idącym na rozstrzelanie. Wołam do nas księdza kapitana Michała Drechny i księdza kapitana Stanisława Grodeckiego, których niezłomna postawa jest świadectwem trwania wierności Bogu i ojczyźnie. Przywołuję kapelanów wojskowych, którzy tu w Chocznie zostali pozbawieni jenieckich praw i trafili do obozów koncentracyjnych, a wśród nich księdza kapitana Franciszka Drwala, zamęczonego w Dachau, i księdza kapitana Edwarda Szabelskiego, którego prochy pozostały na zawsze w Buchenwaldzie. Stańcie do apelu! Ginęli śmierć obywateli!
wołam do nas generała brygady Witolda Dzierżykraj-Morawskiego i żołnierzy batalionu Odra oraz mieszkańców ziemi kaszubskiej, którzy spoczywają wśród prochów setek tysięcy pomordowanych bojowników o wolność Rzeczypospolitej. Stańcie do apelu! Wzywam do nas zasłużonych pedagogów uczelni i szkół, dzięki którym w Oflagu organizowano szkolnictwo i kulturę obozową, a wśród nich porucznika doktora Tadeusza Pasierbińskiego i porucznika Jana Starościaka oraz Eugeniusza Religę, porucznika doktora Andrzeja Niesiołowskiego. Stańcie do apelu! Przywołuję lekarzy niosących pomoc chorym i rannym żołnierzom w Oflagu 2B Arzwald oraz innych hitlerowskich obozach zagłady. Wołam zamordowanego w Grossborn porucznika doktora medycyny Jerzego Jeziorskiego, który oddał swoje życie niosąc pomoc dziesiątkowanym przez chorobę jeńców. Stańcie do apelu! Przywołujemy uciekinierów z Oflagu 2B, podporucznika Jerzego Dobrskiego, zamordowanego w katowni Gestapo przy Alei Szucha w Warszawie, Jana Andrzeja Byczkowskiego, powstańca warszawskiego poległego na Placu Bankowym, porucznika Zbigniewa Michała Cerkowniaka, poległego przy rozbrajaniu miny oraz kapitana Dubianowskiego, żołnierza wyklętego, który poległ w 1947 roku. Stańcie do apelu! Wołam Ciebie, majorze Henryku Sucharski, bohaterski obrońco Westerplatte, który tu na ziemi choszczańskiej dałeś świadectwo głębokiej wiary i miłości do ojczyzny. Stańcie do apelu! Cześć, Jego Pamięci! Wzywam do nas żołnierzy francuskich oraz nieznanego z imienia i nazwiska serbskiego żołnierza, który razem z Polakami zmagali się z życiem obozowy. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Do was się zwracam, podobni. Nie zapominajcie o swoim dziedzictwie i pamiętajcie o obrońcach ojczyzny z 1939 roku. Niech nazwiska i imiona zamordowanych w obozie zapadną w nasze serca, a ich bohaterskie czyny na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle: Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Salwa honorowa! Kopalnia honorowa! Baczność! Drodzy szereg! Na tył! Broń! Zalwy honorowe! Zalwa! 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 A za chwilę moment złożenia pod pomnikiem wieńców i wiązanek przez przybyłe na dzisiejszą uroczystość delegacje. Pododziały baczność! Na brawo! Bacz! Thank you.
Drodzy Państwo, uroczystość przy pomniku jeńców o flagu dobiega końca. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest kapitan Radosław Lewandowski. Proszę kompanię honorową o przejście na ulicę. Pododdziały, baczność! Pod oddziałami do jednostki wojskowej kierunek w prawo maszerować. Pod oddziały spocz! A pozostałych uczestników proszę o sformowanie za kompanię honorową. Zaproponowana przez młodzież zespołu szkolnego nr 1 w Oszczy. A na zakończenie naszych uroczystości 11 listopada we wtorek w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej w Oszczy o godzinie 12 odbędzie się uroczysta msza święta, podczas której odbędzie się poświęcenie pracy.